Nazywam się Bogdan Wróblewski, urodziłem się w 1931 roku. Kończyłem gimnazjum i liceum Władysława IV. Potem studiowałem na Akademii Sztuk Pięknych pracowni profesora Jana Marcina Szancera. No a później zajmowałem się bardzo wieloma rzeczami. Po prostu reżyserowałem zdjęcia reklamowe, robiłem różne reklamy na zagranicę. No i zilustrowałem cały szereg książek, bo między innymi poznałem Brzechwę, Wandę Chotomską. No i wielu tych, no dla Tuwima ilustrowałem, prawda, też pamiętam. Zawsze czekałem, jak babcia wracała, mojej mamy matka, która była dla mnie, właściwie ona mnie wychowywała, bo mama tam z ojcem byli ciągle zajęci, ciągle gdzieś tam, zresztą balowali sobie wtedy, prawda. Mama była sporo młodsza od ojca. I mama tańczyła w Operze Warszawskiej. Mama była, ta nawet solówkę tam tańczyła, tutaj w operze. No a ojciec miał stanowisko takie bardzo ważne w PZL-u. Moim ojcem chrzestnym był Jerzy Weber. To był znakomity pilot i twórca w czasie wojny polsko-bolszewickiej, jeden z twórców słynnej eskadry kościuszkowskiej, której tradycję i symbol przejął później dywizjon 303. Tak. No i to od niego dostałem pierwsze kredki. Oczywiście to było czarowanie, ponieważ tych kredek było tam całe pudło takie blaszane, prawda, więc ja wtedy już malowałem, bardzo mi to dobrze zaczynało iść i pamiętam, że jak był pogrzeb Józefa Piłsudskiego, no rano wiem, że, znaczy dowiedziałem się wcześniej, że pan marszałek zmarł. No i ojciec się tam ubierał mundur, prawda, swój. Ojciec początkowo, ojciec już chodził w mundurze strażackim, ponieważ doszedł do rangi pułkownika. Był, ojciec prowadził kongres zjednoczeniowy straży, ochotniczych straży pożarnych z trzech zaborów. No, pamiętam, że ojca wpuszczono tam, no ponieważ był tym kombatantem pełowiackim, prawda, legitymację pokazywał i nas wpuszczono. Ojciec mnie posadził tak wysoko, żebym ja wszystko dobrze widział. No i pamiętam, że była taka, Piłsudski był wysoko na podwyższeniu, na takim katafalku leżał w otwartej trumnie i biało-czerwona flaga taka, która zwisała od samego stropu, załamywała się i tak była przy koło Piłsudskiego. No i ja tam dość dobrze to widziałem. Pamiętam, że potem przyszedłem do domu, bo lubiłem rysować właśnie i to wszystko narysowałem. Także cała ta historia była przeze mnie odtworzona. Pamiętam, że troszeczkę miałem kłopot z dostaniem się, ponieważ na Akademię Sztuk Pięknych było strasznie dużo kandydatów w tym roku, kiedy ja zdawałem, ale potem chciałem koniecznie pójść, bo ja cały czas szedłem z zamiarem, żeby zostać ilustratorem i ponieważ podobały mi się ilustracje profesora Szancera, dostałem u niego studentem. No i u niego już zupełnie inaczej szło. U niego szło już zupełnie dobrze. Miałem nawet tam
wyróżnienia, prawda, także dostałem stypendium, także już później się dobrze bawiliśmy. No i zaczynałem to w handlu zagranicznym. Z piwem to była taka historia, że polecono mi zrobić taką reklamę polskiego piwa. No piwo na Polskę nie trzeba było robić, bo kupowało się go z beczki takie nalewane, prawda, na ulicy. Ale okazało się, że myśmy eksportowali to piwo. I to były polskie te browary wszystkie. Tam było ileś gatunków tego piwa. Było piwo jasne, piwo ciemne. No i pamiętam, że proponowano mi, żeby zrobić taki folderek tego piwa. Ja się tak zastanawiałem, bo myślę sobie, no... Zacząłem studiować, bo jak miałem jakiś temat, to chciałem to poznać dokładnie, prawda? I dowiedziałem się, że piwo już było znane w czasach faraonów. No tam przez te wszystkie epoki. No i ja zrobiłem taki scenariusz, gdzie dla poszczególnych gatunków piwa miały być różne epoki. No więc tam było u faraona, średniowieczów, renesans, no w każdym bądź razie tak aż do, nawet były takie, taka scena tych piratów, prawda, gdzieś. Zrobiłem taki scenariusz. No i był problem, żeby, ponieważ zazwyczaj to było tak, że fotograf jechał gdzieś zrobić zdjęcia, brali najładniejszą dziewczynę z biura z tak zwanym peweksowskim tym sweterku. No i ona patrząc prosto w obiektyw pozowała. Mnie chodziło o to, żeby to było wszystko zrobione już profesjonalnie. Dlatego poszedłem do... Chciałem po prostu na razie z Mody Polskiej, ale tam pani Grabowska, taka, która była tym menadżerem tam całym w Modzie Polskiej, jak mi dała takie modelki, to okazało się, że modelki były do zupełnie czegoś innego przystosowane, ładnie nóżki się ustawiały, ładnie wiedziały, jak tam się zachować, prawda? A mnie chodziło o to, żeby to było zagrane, żeby to było... No i poszedłem wtedy rektorem tej Wyższej Szkoły Muzycznej, był Jan Świderski. Poszedłem do niego, pokazałem mu scenariusz, szkice. No i on zaczął wołać tam ze starszych lat studentki. No i to była Ewa Szykulska, Bożena Dykiel, Karol Strasburger. No, tam w każdym razie ci, którzy potem cała czołówka późniejszych tych aktorów. No i zaczęliśmy się bawić. Poszedłem, niedawno zmarła Ksymena Zanieska, która była głównym scenografem w telewizji. Ja poszedłem, no i pokazałem jej, co ja chcę dla tych aktorów, z tymi aktorami. Ona na razie mówi, pan chyba zwariował, ja panu tego nawet połowy nie będę mogła dać. Ale powiedziałem jej, że ja potrzebuję to na 3 dni, że my to oddamy. No i w końcu jakoś tam przekonałem ją, w końcu wypożyczyła nam. No, zrobiliśmy zdjęcia. No i okazało się, że wyszła rzecz taka, kiedy to już zostało wydrukowane, specjalna okładka do tego była. No, okazało się, że to jest bardzo, bardzo interesująca historia. Te niektóre zdjęcia były wykorzystywane jeszcze potem do folderów turystycznych i tak dalej, i tak dalej. No ale w każdym bądź razie mieliśmy bardzo duży materiał
No i ja zacząłem potem reżyserować zdjęcia reklamowe. No, pamiętam, że moim takim dzieckiem to były, najpierw była, robiłem prospekt na Syrenę, a potem robiłem na Polskiego Fiata. Polski Fiat to było takie moje dziecko, od początku robiłem reklamy, katalogi, prospekty, nawet tam miałem nagrody za plakaty, mam cały szereg, prawda. To była taka historia, że ja miałem zrobić taki polfolder na, bo ponieważ miał być na targach tych w Paryżu pokazany po raz pierwszy. Ja wpadłem na taki pomysł, żeby zrobić taką wycinarkę, ponieważ ja kiedyś jako modelarz działałem, zrobić wycinankę, z której można byłoby skleić model tego Fiata. No i żeby to zareklamować właśnie w takiej formie. Pamiętam, że przyniosłem to do Polmotu, to była centrala handlująca tym. Dyrektor, który to zobaczył, buchnął śmiechem i mówi: pan zrobił zabawkę dla małego Kazia, a mnie potrzeba, żeby to był przyzwoity prospekt, prawda. Ja byłem troszeczkę taki podłamany, bo tam się przy dyrektorze zawsze są ludzie, którzy wtedy śmieją się, jak dyrektor tam mnie ośmieszył trochę, prawda, więc wszyscy byli tacy tam roześmiani. Ale inżynier, który jechał do pana Chardonnay do Paryża, mówi: wie pan, mamy mało czasu. Ja wylatuję, niech pan na wszelki wypadek zapakuje ten model, pokaże jak to tam trzeba potem robić i ten modelik sklejony. No i zawiózł to, pokazał, przylatuje potem i mówi: proszę pana, bomba. Ja się, mówi, nie spodziewałem, bo pan Chardonnay wziął ten model, obejrzał go, ale na razie nic nie powiedział, tylko postawił go na biurku i tą składankę taką rozłożył. I żeśmy mniej więcej tak w półtorej godziny rozmawiali o ekspozycji, o tym wszystkim. A pan Chardonnay, bo do pana Chardonnay ktoś co chwilę wchodził, jacyś interesanci, mówi: na 30 parę osób nie było osoby, która jak weszła, nie wzięłaby tego modelu. A jeszcze było tak, że jak się odwróciło, to tam na spodzie było polski Fiat 125P. Patrząc, Chardonnay obserwował, ale mówił: na salon paryski zamawiam ileś tam w różnych wersjach językowych tych folderków, ale proszę mi skleić również i pewną partię tych, żeby one były sklejone. No i ciekawa rzecz była, że jak była ekspozycja, jak było otwarcie salonu, to po pierwsze tam byli tylko oficjele, była prasa, prawda, wszystkie modele zginęły, tak. A potem oni drukowali to w różnych wersjach językowych jeszcze przez jakiś czas. No więc miałem pewną satysfakcję, że no trafiłem tam. Mm-hmm. O, tutaj był ten polski Fiat 125P, jak ktoś wziął, prawda, do ręki, to, mm-hmm, to widział, on miał tu wnętrze. Aha. Oczywiście szybnie było, prawda, ale fotele, wszystko jest. Także to było tak zrobione, taki modelik. Mm-hmm. No i taka zabawa z tym była. W pewnym momencie zacząłem rysować historię wojska, historię. Zacząłem się tym interesować, zacząłem rysować. No i zainteresowały mnie historia polskiego herbu, polskiego godła. Zrobiłem cały szereg ilustracji, no ale w końcu przyszła mi myśl, żeby to wydać w formie książki. Ja tak zrobiłem, że te wszystkie teksty, tu zresztą jest ten album,
były wydane, teksty były krótkie, bo to tylko opisy były do ilustracji. Zrobiliśmy teksty po polsku i tłumaczone na język angielski, czyli każda sentencja była, tam krótko było po prostu ogólnie, taki ogólny tekst po polsku i po angielsku był. No i dowiedziałem się, że kancelaria pana prezydenta Komorowskiego to zakupiła. I do tego było specjalnie wykonane takie etui, jako ile chodzi, jak się komuś dawało znakomitszemu. No i wiem, że to otrzymał, jak był tutaj w czasie z wizytą w Polsce pan prezydent Barack Obama. Także miałem... To znaczy, że musi być to coś specjalnego. No pewną satysfakcję.